Chciałem żyć w sztuce obok Tarkowskiego, Bergmana i Buñuela. Kochałem dziesiątą muzę i ona też mnie adorowała. Trafiłem do Nowej Huty, kiedy przyjechałem na studia do Krakowa, no i tutaj zatrzymałem się, to była po prostu moja sypialnia i potem okazało się, że to coś więcej niż sypialnia, że tu jest Dom Kultury, że tu są ludzie, którzy zajmują się filmem amatorskim, którym ja się już zajmowałem w Warszawie, wobec czego ten kontakt się gdzieś nawiązał, no i zaczęliśmy tutaj działać. Nowa Huta tutaj była dla mnie takim, nawet od Krakowa odskocznią i tutaj właściwie w swoich działaniach takich twórczych, no to czułem się, może nie jak ryba w wodzie, bo to nie było moje akwarium, ale czułem się bardzo przyjaznie przyjęty. To było miejsce, gdzie po prostu było prościej, gdzie można było różne inicjatywy realizować. Przez te długie lata mojej pracy zawodowej no w Krakowie kręciłem całą masę filmów, a pamiętam, że w Nowej Hucie kręciłem fragmenty filmu o Janie Pawle II z Dalekiego Kraju. No i ten klub tutaj w Nowej Hucie, zupełnie inny nastrój, zupełnie inne miasto. Dlaczego student filozofii pojawił się w dzisiejszym kinie Sfinx, czy może w Nowej Hucie po prostu? Skąd to się wzięło? To był jakiś transfer przez Warszawę. Ten świat filmu amatorskiego był bardzo niewielki, ale był bardzo połączony ze sobą. To było też szalenie ekscytujące, móc zapisać jakiś obraz ruchomy. A tutaj w Nowej Hucie było wiele osób chętnych, była duża dynamika, ludzie mieli ochotę przyłączyć się, no to ja z radością przynosiłem różne projekty, oni się na to zgadzali. Kręciliśmy ciągle co parę tygodni jakiś nowy projekt, jakiś film. Powracały w tych filmach, jak tak sobie teraz na nie patrzę, taki motyw bezsilny inteligent wobec chamstwa, wobec brutalności. To zresztą w moim pokoleniu to jest motyw powszechny, no cały Mrożek jest też przesiągnięty tym strachem inteligenta, że natknie się na Edka, czyli na chama, który ma władzę. Czy dzisiaj kino jeszcze zadające takie pytania ma jeszcze szansę? To jest kwestia temperamentalna raczej. Natomiast czy ja mam szansę z takim kinem? Może jakaś warstwa widzów jest zainteresowana kinem takim, jakim ono było kiedyś, to znaczy kinem, które jest, próbuje być serio. Nie chce być filmem gatunkowym, nie chce być filmem użytkowym, nie chce być rozrywką, tylko upiera się przy tym, żeby to traktować poważnie. No ja się przy tym upieram. No, nie mam sukcesów porażających, kasowych, ale jakoś się utrzymuję na powierzchni i mam nadzieję, że jeszcze jakiś następny film zrobię. A komu to podpisać? Autograf. Nie wiedziałem, że pana. Jestem dzisiaj z córką i to też jest fajne, że mogła ona poznać tak niezwykłą osobę, jaką jest Krzysztof Zanussi, który wpłynął na to, że robię dzisiaj filmy. Dla mnie Krzysztof Zanussi jest bardzo ważny, ponieważ na początku mojej drogi filmowej on nas zapraszał na takie rozmowy, gdzie rozmawialiśmy dużo o filmie i to sprawiło, że jakoś tak związałem się emocjonalnie z panem Krzysztofem i to zostało we mnie do dziś. W tym roku obchodzimy 17 czerwca urodziny pana Krzysztofa Zanussiego, 80., 60-lecie debiutu filmowego, no i 40-lecie debiutu w Starym Teatrze. Fascynacja teatrem Krzysztofa Zanussiego narodziła się w Nowej Hucie. Tu właśnie były pionierskie działania, awangardy. Te przedstawienia były bliskie sercu Krzysztofa Zanussiego. Kształtowały go w młodości, w okresie właśnie, kiedy działał w klubie filmowym w Nowej Hucie. Krzysztofa Zanussiego na 80. urodziny okrągłe. Gala operetkowa przyciąga przede wszystkim chyba pieśni Stanisława Moniuszki, które tu będą wykonywane. Także bardzo chętnie posłucham. Bardzo miły wieczór, ostatni dzień wakacji. Czego więcej oczekiwać? Przyszłam z moją córeczką 3-letnią, ale dołączy do nas też babcia. Takie 3 pokolenia. To jest ciekawa impreza. Po prostu coś się dzieje w tej Nowej Hucie naszej. Lubię muzykę Straussa, walce. To mi się podoba. Trochę można się odchamić. Niech
Gala operetkowa odbywa się tradycyjnie w Alei Róż, jednej z najpiękniejszych alei w Nowej Hucie. Podczas tegorocznej odsłony gali operetkowej w Nowej Hucie będziemy słuchać się oczywiście tradycyjnie solistów Opery Krakowskiej oraz orkiestry Opery Krakowskiej. Naszej widowni i naszym solistom od lat w duszy gra muzyka operetkowa. Widownia cieszy się na spotkanie z tą muzyką. Ten dzisiejszy wspaniały wieczór, muzyka Lechara, Kalmana, Strausa na pewno wzbudzi w naszych sercach najlepsze i najbardziej pozytywne uczucie. Jestem o tym przekonany. Gala operetkowa w Nowej Hucie cieszy się bardzo dużą frekwencją, nie tylko w sektorach, które są przygotowane z miejscami siedzącymi, czy też w sektorze stojącym jest mnóstwo osób, ale cała Aleja Róż co roku jest wypełniona ludźmi, słuchaczami, miłośnikami opery i operetki. To jest bardzo dobra inicjatywa, świadcząca o tym, że wielka sztuka, należy właściwie ją kierować na, powiedzmy, takie place miejskie, po to, żeby ludzie nabrali śmiałości kupować bilety potem do opery. Jak się człowiek oswoi, nasłucha się właśnie pięknych arii operetkowych, potem jego życie może się diametralnie zmienić, może zostać melomanem i właśnie o to w tej całej zabawie chodzi. Chodzi o oswojenie się z wielką sztuką. We'll be right back.